No, wielu za życia nie ma takich wygód. Panie, to co, jakie zamówienie robimy? Zwykła, ładna trumna, tylko musi być biała. Dobrze, mamy. Ten biznes jest tak nieprawdopodobny momentami, że trudno w niego czasem uwierzyć. Research zawsze jest przecież, polega na tym, że trzeba poznać nie tylko środowisko, ale przede wszystkim ludzi, którzy pracują w tym środowisku. To wcale nie było takie łatwe, dlatego że oni nie byli wcale chętni do tego. Dla nas jest to coś wyjątkowego, coś strasznego, kiedy musimy się z tym spotkać, a dla nich to jest codzienność i to jest zarabianie pieniędzy, to jest wykonywanie codziennej, zwykłej po prostu roboty. Grając takiego przedsiębiorcę pogrzebowego, nawet początkującego, niedoświadczonego, jakim jest zasada, i nawet takiego grającego fair, siedząc po tej drugiej stronie, no ja mam tam, to jest kolejna osoba, prawda? Nie tam, tam pojawiają się, no, ludzie umierają, więc pojawiają się te osoby, żeby załatwiać, ktoś z rodziny odszedł, więc to jest... I to zderzenie jest, no, jest takim pierwszym momentem, takim, gdzie ja odczułem niepokój, powiem tak. No generalnie jest to dostojny biznes, w którym trzeba umieć zachować równowagę siebie i przede wszystkim jest to też biznes, w którym trzeba mieć wyczucie i umiejętności psychologiczne. Ponieważ spotyka się ludzi w tak skrajnych emocjach i tak skrajnych przypadkach nieszczęścia, że to naprawdę trzeba mieć niesamowitą dyskrecję, żeby móc taki biznes prowadzić. Nie sądziłam, że mnie tak pochłonie branża pogrzebowa. Naprawdę, absolutnie oszalałam na tym punkcie. Branża funeralna ma tyle w sobie gadżetów, nie? Że tam można naprawdę tak się zagłębić i tyle tam różnych rodzajów tych trumien, urn w ogóle powybierać, że to ma tak szerokie pole biznesowe. Można sobie dzisiaj, no nie wiem, trumnę z lustrem weneckim zamówić, w ogóle trumnę podświetlaną, jakąś z LEDami, no, wszystko. Z USB. Trumna z USB. Kładziemy zmarłego i jeżeli mamy ochotę, podłączamy go pod panele solarne i w każdej chwili można sobie sprawdzić. I rozumiem, że tutaj, prawda, widać naszego, prawda, zmarłego. Tak. W każdej chwili można obserwować, jak postępuje tutaj rozkład. Życie wieczne. Albo trumna patriotyczna, cała czarna, jak otwierasz wieko, to po prostu takie czerwone orły tam. No. Każdy by coś znalazł dla siebie. Zaskakujące było dla mnie to, że rywalizują o trupy bez obciachu zupełnie, tak, na twardo, biznesmeńsko ze sobą. Domy pogrzebowe, firmy pogrzebowe, dyrektorzy szpitali. Niestety nam się wydaje po prostu, że to jest takie, że śmierć to jest taki kir i szacun. No, troszkę tutaj się to demaskuje. No to jest niesamowite, jak taki przeciętny człowiek mało wie o w ogóle o tym, jak to wygląda od kulis. My, którzy realizują ten serial, aktorzy, ale nie tylko, no gdzieś jeździmy po tych zakładach pogrzebowych, widzimy, jak to wygląda i to jest ciekawe przeżycie. Po prostu myślę, że dzięki temu serialowi ten temat trochę zostanie oswojony dla publiczności. I chyba nie należy się spodziewać jakichś tam dramatycznych przełomów związanych z samym biznesem funeralnym, czy też pogrzebowym. To jest praca, no po prostu praca. Bardzo ciężka, bardzo delikatna i taka może niewidoczna na co dzień, ale no cóż, no niezbędna.